Jaya Acharyadeva, Jaya Śrila Prabhupada. Jest to 16. płyta, 84. ścieżka. The following is a class on the Srimad Bhagavatam. Jest to wykład ze Srimad Bhagavatam. Third canto, kanto trzecie, 25th chapter, rozdział 25, text number 35, tekst 35. Given by his divine dany grace, przez Jego boską miłość, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Nagrany 4 grudnia 1974 roku w Bombaju w Indiach. Nitaj, o moja matko, moi wielbiciele zawsze widzą śmiejącą twarz mojej formy z oczami jak wschodzący słońce. Oni lubią widzieć moje różne transcendentalne formy, które są wszystkie takie pomyślne. I oni również rozmawiają tak przyjaźnie ze mną. Pasanti te me ruchirani amma santa prasanna bakra aruna lochanani rupani divyane varapradane shakam bhajam spriho niyana badanti. In the previous verse, w wersecie poprzednim jest powiedziane, anannato bhagavata prasajja sabhajanti mama paurishani. Wielbiciele, oni zbierają się razem. Bodhayantam parasparam. W Bhagavad Gita jest powiedziane, oni rozmawiają o chwałach Pana. To jest sadhusanga. My również rozmawialiśmy o tym. Kiedy rzeczy są omawiane o najwyższej osobie Boga pomiędzy wielbicielami, to staje się inną rzeczą niż rozmowy w klubie takich rozmów niewielbicieli. Krishna Katha nie jest tematem dla rozmów w takim klubie. To jest przeznaczone dla wielbicieli. Bez wielbicieli nikt nie może zrozumieć. Inni, którzy nie są wielbicielami, oni tylko tracą swój czas, czytając Bhagavad Gita czy Śrimad Bhagavatam, taką literaturę. Oni tylko tracą swój czas, ponieważ te tematy są dla wielbicieli. Wiele razy rozmawialiśmy o tym punkcie, omawialiśmy ten punkt, że tak zwani uczeni, politycy i filozofowie, oni czytają Bhagavad Gita i komentują w inny sposób. To jest ich głupota. Oni nie mogą zrozumieć Bhagavad Gita. To nie jest możliwe. Mój Guru Maharaja zwykł mówić, to jest tak, lizanie słoika z miodem. Teraz ty chcesz miodu, ja dam tobie słoik, ale ty nie wiesz, jak go smakować. I ty zaczniesz lizać słoik. I co ty posmakujesz? Jeśli myślisz, tutaj jest słoik miodu, będę lizał. Nie uzyskasz żadnego smaku. To musi być otwarte. Ale kluczem otwierającym jest wielbiciel. Ty nie wiesz, jak to otworzyć. Dlatego jest to powiedziane. Wielbiciele wiedzą, jak otworzyć to, ten słoik. I wtedy mogą smakować. Dlatego sabhajayanti jatra purushan. W Bhagavad Gita Krishna mówi Arjunie,
że ja mówię do Ciebie o tej nauce Bhagavad Gita. Imam vivasati yugam pratmana hamabhayam idam yugam Bhagavad Gita means Bhagavad Gita znaczy Bhakti Yoga. So Krishna said formally. Krishna dawniej powiedział, powiedzmy 400 milionów lat temu. Bhagavad Gita nie jest nowa. Najpierw było wypowiedziane do półboga Słońca i od wieku Manu, czy wieku innych, my możemy oszacować. To jest około jakieś miliony lat temu to było wypowiedziane. Dlatego Krishna powiedział, ten bardzo starodawny system jogi, ja powiedziałem to, ja mówię Tobie znowu. To nie jest nowa rzecz, że ja stworzyłem dla Ciebie. Nie. Wszystko. Bóg jest wieczny. Jego instrukcje są również wieczne. I zwolennicy również są wieczni. Tam nie ma nic nowego. Nityas sasatayam puran. Nitya sasatayam puran. Very old. Bardzo stare, ale nadal to jest wieczne i świeże. This is spiritual matter. To jest duchowy nastrój. Czytaj Bhagavad Gita. To było wypowiedziane 400 milionów lat temu. I wtedy znowu 5000 lat temu. Nadal, jeśli czytasz Bhagavad Gita codziennie, ty zobaczysz, że to jest świeże. Ty nigdy nie zobaczysz, że to jest stare. Jak Krishna nigdy nie jest stary. Adyam, purana purusam. Krishna jest Purana, najstarszą osobą, ale Navayova Namcha. Ale on jest zawsze. Zobacz, zobaczysz Krishnę po prostu jak młody chłopiec, 20-letni. Więc podobnie, słowa Krishny, wszystko Krishny, absolutne. Jego imię, jego forma, jego cechy. Jego czynności, one są wszystkie świeże i nowe. Inaczej, jak wielbiciele mogą gloryfikować tego samego Krishnę codziennie z wielkim entuzjazmem, większym entuzjazmem? Im więcej gloryfikujesz, ty czujesz się bardziej entuzjastyczny, aby więcej gloryfikować, gloryfikować, gloryfikować. Jest to duchowe. W świecie materialnym, jeśli mówisz jedną rzecz raz, dwa, trzy, cztery razy, wtedy staje się to takie frustrujące. Ale jak ta mantra Hare Krishna intonujesz, możesz intonować 24 godziny, będziesz czuł świeżość i entuzjazm. To jest duchowe. Dlatego to nie jest taki temat. Ten dźwięk nie jest tak jak ten z radia, materialny dźwięk. Jest również dźwiękiem, ale jest to dźwięk duchowy. I on pochodzi ze świata duchowego. Tak w świecie materialnym możemy wydać jakiś dźwięk stąd i to może być słyszane tysiące mil dalej, ale nie więcej niż to. Dźwięk duchowy, jeśli jest wytworzony wiele, wiele milionów, 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 trylionów mil z dala, nadal on może być słyszany, jeśli masz maszynę, aby go pochwycić. To jest Bhagavata Prema. Ci, którzy rozwinęli miłość do Boga, oni mogą słyszeć.
jak to jest powiedziane w Bhagavad Gita. Krishna mówi, że ja mówię do Ciebie ten stary przekaz Bhagavad Gita, którą wypowiadałem do Boga Słońca miliony lat temu. Dlaczego mówisz do mnie? Nie jestem vedantystą, nie jestem sannyasinem, nie jestem w ogóle zaawansowany w duchowym zrozumieniu. Ludzie mogą powiedzieć, ale Krishna mówi, tak, jesteś moim wielbicielem, Bhaktisi. Dlatego, aby zrozumieć Bhagavad Gita, znaczy, ktoś musi zostać najpierw wielbicielem. Tak zwani niewielbiciele, ateiści, uczeni i politycy, oni nie mogą zrozumieć. To nie jest możliwe. Oni nie mogą do tego wejść. Ta sama rzecz. Lizanie słoika z miodem, to wszystko. Co ty posmakujesz? To nie jest możliwe. Dlatego Krishna mówi, upadakshanti tad gyanam, gyanina tattva darshina. Ten sam przykład może być. Ty możesz iść do osoby, która wie, jak otworzyć słoik z miodem. Wtedy możesz smakować. Inaczej, jeśli jedynie liżesz książkę Bhagavad Gita, zostając bardzo wielkim uczonym, ty nigdy nie posmakujesz tego. Ty nigdy tego nie posmakujesz. Ty możesz zadowolić się. Teraz ja liżę codziennie Bhagavad Gita 3 razy. Ale co ty zrozumiesz, dopóki nie jesteś wielbicielem? Ty nie zrozumiesz. Słoik jest zamknięty. Tutaj jest powiedziane, oni mogą mnie widzieć, Santa. Nie ci dranie i głupcy. Oni nie mogą widzieć. Bhagavan mówi w Bhagavad Gita, że nie ukazuję się tym głupcom i draniom, niewielbicielom. Dlaczego ja mówię głupcy i dranie dla niewielbicieli? Ja nie mówię, Krishna mówi. Mudha znaczy drań. Mudha znaczy drań. I duszkritina. Duszkritina zawsze zaangażowany w grzeszne czynności. No restraint. They can eat everything. Żadnych ograniczeń. Oni mogą jeść cokolwiek. Mogą pić wszystko. Mogą robić wszystko. Bez żadnych ograniczeń. Oni myślą, co jest tam w piciu i jedzeniu, w tym, co do religii. To jest nowe odkrycie swami i joginów. Ty możesz robić wszystko i nadal stanie się zaawansowany. Ale to nie jest możliwe. Ktoś musi zostać czystym brahminem. Wtedy, dlaczego w cywilizacji wedyjskiej czysty brahmin jest tak szanowany? Ponieważ oni są symbolicznym reprezentacją Wed. To jest brahmin, który posiada te kwalifikacje. Satyam, który przyjął absolutną prawdę jako cel życia. Ludzie, zwykli ludzie, jak oni będą o tym wiedzieć? Zawsze bardzo czysty. Kąpiący się 3 razy. Kontrolujący umysł. Nie, że jestem sługą mojego umysłu. Będę robił cokolwiek mój umysł wskazuje. To są cechy brahmina. Kontrola zmysłów. Oni są symbolicznym reprezentacją Ved. Dlatego
Ktoś musi rozmawiać o najwyższej osobie Boga pomiędzy Satan, Santach. Ta sama rzecz. Tutaj to słowo jest użyte. Matko, oni mogą widzieć Santa. W Brahma Samhicie znowu to słowo jest użyte, Santa. Premanjana churita bhakti bilochanena santa sadaiva hridayeshu bilokayanti yam shama sundaram achinta gunastaru govindam adipurusam tamaham bhaja. Krishna, Govinda, Shama Sundar jest przeznaczony dla Santa, nie dla Naradama, Duszkriti, Namuda. Oni nie mogą zrozumieć. Ktoś musi kwalifikować siebie, żeby być bezgrzesznym. To jest powiedziane. Inny paragraf jest tam. Ci, którzy są kompletnie wolni od grzesznych czynności, już więcej nie ma dotyku grzesznego życia. Oni mogą skupić się w swojej służbie oddania dla Kryszny. To nie jest takie łatwe. Ale ktoś może zostać natychmiast Santa w sekundę. Jak? To również. Krishna mówi to. Kwalifikacją jest, dopóki ktoś nie jest bezgrzeszny, on nie może zrozumieć Kryszny. On nie może zrozumieć, czym jest Krishna Bhajan. Ale jeśli ktoś jest skłonny, on faktycznie jest bardzo skłonny, on może zrobić to natychmiast. Czym to jest? Podporządkuj się Krysznie. Porzuć wszelkie te nonsensowe, tak zwane religijne zasady. Tylko podporządkuj się Krysznie. Krishna, ja zapomniałem o Tobie. Teraz podporządkowuję się Tobie w pełni. Jeśli chcesz, możesz mnie zabić. Jeśli chcesz, możesz dać mi ochronę. To jest podporządkowanie. Żadnego biznesu. Krishna, jeśli dasz mi tą wspaniałą rzecz, wtedy ja się podporządkuję. To nie jest podporządkowanie, to jest biznes. Kiedy Prahlad Maharaja miał ofiarowane błogosławieństwo, że mój drogi Prahlada, cierpiałeś tak bardzo dla mnie, nawet ze strony swojego ojca. Teraz twoi wrogowie odeszli. Możesz poprosić o jakiekolwiek błogosławieństwo chcesz. Prahlad Maharaja powiedział, dlaczego to jest, mój drogi panie? Czy jestem baniya? Banik? Kupiec? Że ponieważ cierpiałem dla ciebie, czy miałbym prosić o jakieś błogosławieństwo? Nie, nie. Nie ofiaruj mi czegoś takiego. Ponieważ jesteś najbardziej potężnym, cokolwiek chcę, ja mogę otrzymać od ciebie. I ja jestem narodzony w rodzinie Asurów. Mam skłonności do materialnej radości. Nie oszałamiaj mnie, mój drogi panie. Wtedy mogę poprosić cię. Dlaczego mam prosić cię? Ponieważ ja widziałem mojego ojca tak potężny, że nawet półbogowie bali się jego. I ty skończyłeś całą jego moc w sekundę. Dlaczego mam prosić o te rzeczy? Łaskawie zaangażuj mnie w służbę Twojego sługi. Tak wiele ja chcę. Ja nie chcę niczego. Dlatego wielbiciel nigdy nie prosi o cokolwiek materialnego od najwyższej osoby. Jak Chaitanya Mahaprabhu nauczał nas. Janangana sundaring kavitang bhajagadisaka.
Oni są jedynie zadowoleni, gloryfikując Pana. To jest ich jedyne zadowolenie. Jeśli otrzymają możliwość gloryfikowania Pana, jak to jest powiedziane w wersecie poprzednim, Mama Paurushani, chwalebne czynności Pana. To jest sposób bhajana. To jest sposób bhakti yogi. Tylko gloryfikować to. Gloryfikacja, tak wiele czynności. Krishna dlatego przychodzi, aby dać możliwość wielbicielom, aby jego gloryfikowali. Ponieważ on działa, aby zabijać demony i dać ochronę sadhu. On musi działać od samego początku narodzin Kryszny. Są wrogowie, demony. Kamsa radził swoim zwolennikom: bądźcie bardzo ostrożni. Wkrótce, jak się narodzi Kryszna, natychmiast poinformujcie mnie o tym. Ja go zabiję. On zawsze myślał o Krysznie. Świadomość Kryszny pierwszej klasy. Zawsze. Ale aby go zabić. Podobnie zobaczycie, że są tak zwani religioznawcy. Ich jedynym celem, tak zwani uczeni, ich jedynym celem jest, jak zabić Krysznę. Zobaczycie tak wiele komentarzy polityków, tak zwanych uczonych, ale ich jedynym celem jest, jak zabić Krysznę. Jak usunąć Krysznę z Bhagavad Gita. Żeby nie było wymienione w Bhagavad Gita Krishna. Oni mówią o tak wielu nonsensach, ale nigdy nie powiedzą, że Krishna jest najwyższą osobą Boga i on powinien być czczony. Nigdy tego nie powiedzą. To znaczy demony. O, oni są bardzo wielcy, wielcy uczeni, Panie. Mówisz, że są osłami? Tak. Ponieważ też są tak zwanymi uczonymi, ich prawdziwa wiedza była zabrana. Dlaczego ta kara? Że ich wiedza była zabrana? Oni jedynie myślą, aby mnie zabić, to wszystko. I jak zamienić Krishna Bhakti? Zabić Krishna Bhakti, to jest cała ich cała propaganda. Nie powinniśmy być tacy. Jeśli chcemy być umocnieni, skupienie w służbie oddania. Wtedy, jak jest radzone przez Kapiladewę, on jest najwyższą osobą Boga, inkarnacją. On mówi, oni mogą widzieć, że dopóki Bóg nie posiada formy, jak on może widzieć? Jak Bóg może być nirakara? Bóg nigdy nie jest nirakara. On jest Sachidananda Vigraha. Jego forma nie jest taka jak nasza. Jego forma jest Sachidananda. To ciało nie jest Sachidananda. Sat znaczy wieczny i chit znaczy pełen wiedzy i ananda znaczy pełen szczęścia. Jeśli studiujemy, czy nasze ciało jest wieczne? Nie, Panie. Jest tymczasowe.
powiedzmy 50, 60 lat, co najmniej 100 lat. Ono nie jest wieczne, nie jest sat, asat. Asatoma sadgama. Wedyjska instrukcja, że nie utrzymuj siebie w tym tymczasowym ciele. Przywróć swoje oryginalne ciało wieczne, wieczne ciało. Nie jesteśmy zainteresowani. Jesteśmy tylko zainteresowani tym tymczasowym ciałem. Jestem tym ciałem. Ja nie jestem tym ciałem. Jestem duszą. Jestem w tym ciele. To jest wiedza. Jest to nazywane Siddhi. Tak długo jak myślę, jestem tym ciałem, wtedy jestem kotem i psem. Oni myślą w ten sposób. Ale kiedy wiem, że nie jestem tym ciałem, jestem duchową iskrą, duszą, jestem uwikłany w to ciało, to jest wiedza. To jest wiedza. Ci, którzy są samozrealizowanymi duszami, oni mogą widzieć. Ta bhakti znaczy, oni mogą widzieć Boga, Krishnę, i oni mogą służyć Mu. Bhakti znaczy angażowanie swoich zmysłów Hrishika w służbę dla Hrishikeshi, to jest bhakti. Tutaj jest powiedziane, Krishna jest tak piękny, Ruchirani. Ruchi znaczy bardzo atrakcyjny. Teraz szczęśliwie ludzie w Bombaju mówią, że nasze bóstwo tutaj jest piękniejsze. Oni mówią, że tam nie ma takiego bóstwa w Bombaju, w mieście. Jest to naszym obowiązkiem ubierać Krishnę w taki atrakcyjny sposób, żeby ludzie co najmniej zobaczyli, że On jest bardzo piękny. Wtedy zostaną wielbicielami tylko przez docenienie, tylko doceniając, jeśli oni mówią, teraz czczenie bóstwa jest bardzo wspaniałe. Wtedy udadzą się krok dalej, krok do przodu natychmiast, tylko przez docenienie. Wtedy inne rzeczy przyjdą stopniowo. Dlatego czczenie świątynne powinno być dokładnie takie, według takiej rutyny, do instrukcji pism i guru, i acharyów. Dlatego, że czciciele świątyni, jak również odwiedzający, obydwoje z nich odniosą korzyść. Oni stopniowo będą widzieć. Krishna jest tak łaskawy, że On zgodził się pojawić w sposób, w którym możemy widzieć. W chwili obecnej nie możemy widzieć Kryszny, jak On ma takie duchowe ciało, ponieważ nie mamy oczu, aby widzieć. Tutaj jest również Satchitananda Vigraha, Achamurti. To nie jest czczenie idola. Ateiści mogą powiedzieć, ale tak nie jest. Ci, którzy mają oczy, oni mogą widzieć te Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, kiedy wszedł do świątyni Jagannatha, natychmiast zemdlał. O, tutaj jest mój Pan. Tutaj jest mój Pan. Ktoś musi zostać santa. Wtedy ktoś może widzieć. Ale to jest kultura, przez kulturę. Kiedy rozwiniesz tą kulturę, kiedy rozwiniesz tą miłość do Kryszny, wtedy będziesz widział natychmiast i zemdlejesz. O, tutaj jest mój Pan. Prasanna znaczy przyjemne. Ktoś mówił, że Twoje bóstwo jest coś takiego, tak jakby próbowało rozmawiać ze mną. Tak. Tutaj
on tutaj rozmawia z tobą. But he's waiting. Ale on czeka. Czy ty jesteś zainteresowany, aby rozmawiać z nim? To wszystko. Krishna mówi, że on rozmawia. Ale z kim? Ktoś, kto 24 godziny jest zaangażowany w miłość i wiarę, w służbę dla Pana. Dla kogo? Tak, jeśli chcesz rozmawiać z jakimś wielką osobistością, wtedy musisz mieć kwalifikację. Czy to jest możliwe, że jeśli chcesz rozmawiać z wielką osobistością tutaj, natychmiast jak chcesz? Nie, ty nie możesz rozmawiać. Ty musisz być kwalifikowany, aby rozmawiać z nim. Podobnie? Krishna jest gotowy rozmawiać z tobą. On przyszedł. On zstąpił w Archamurti, aby rozmawiać z tobą, żeby być widzianym przez ciebie. Teraz zrób siebie gotowym i kwalifikowanym, aby rozmawiać z Krishną. Wtedy będzie wymiana rozmów. To jest możliwe. To jest kwalifikacja. Sa rupani dibbani varapradani. Dibbani. Dibba means divine. Divya znaczy boskie. Dibbani. Divyani. Krishna mówi w Bhagavad Gita. Dibba. Divyam. To nie są materialne rzeczy. Kto musi widzieć? Ktoś musi widzieć. Jeśli mówisz, jak to jest powiedziane, bardzo sprzyjająco, ty rozmawiasz. Przykładowo, jeśli mówią, nie masz oczu, jesteś ślepy, to nie jest takie sprzyjające. Niewielbiciele Mayavadi, oni mówią, że Bóg nie ma oczu. To jest pośrednie mówienie, Bóg jest ślepy. Jeśli mówię, jesteś ślepy, ty w nonsensie jesteś ślepy. Czy to jest sprzyjająca rozmowa? Najbardziej niesprzyjająca. Bezpośrednia obraza. Ci, którzy rozmawiają o Bogu, nirakara, żadnych oczu, żadnych nóg, żadnej głowy, żadnej talii, nic. Nirakara. Oni tylko znieważają. Nie sprihaniją. Bóg nie chce słuchać takich nonsensowych rzeczy. Dlatego jest powiedziane. Nie możesz mówić, że Krishna jest ślepy, Krishna jest chromy. Krishna nie ma rąk. Krishna nie ma czegokolwiek. Pośrednio mówienie Krishna nie istnieje. Ten rodzaj nazywania Krishny nirakara nie jest sprzyjającą rozmową z Krishną. Sprzyjająca rozmowa. Jeśli chcesz rozmawiać z Krishną, wtedy musisz skonsultować się z literaturą wedyjską, jak Krishna jest czczony. Binum kannantam aravinda dalayataksam barahabatam samasitam mudasundarangam kandarpakutikamaniya vishesha shobham govindam adipurusam tamaham bhajami. Mój Panie Krishna Govinda, mój Pan Krishna Govinda gra na swoim plecie. Jego oczy są tak jak płatki kwiatu lotosu. On ma wspaniałe piórko we włosach. To są wedyjskie opisy Krishny. Nie, że wielbiciele wyobrażają sobie coś. Tak jak Mayavadi mówią, wyobraź sobie formę Boga. Forma Boga nie może być wyobrażona. To nie jest Bóg. Cokolwiek, jakakolwiek wyobraźnia nie jest prawdą.
To musi być faktyczne. A faktyczna informacja otrzymuje z Ved. Nie tylko otrzymasz Wedy, kiedy Krishna był obecny na tej ziemi, on ukazał swoją formę. Swoją formę, swoje czynności, swoje lila. Wszystko pokazał tak łaskawie. W ten sposób musisz studiować naukę o Bogu, naukę o Krysznie. Wtedy całe życie będzie sukcesem. I jeśli możesz zrozumieć czynności Kryszny, formę Kryszny, cechy Kryszny, wtedy stajemy się odpowiedni, aby wrócić do domu, do Boga. Dziękujemy bardzo. Jai Śla Prabhupada, Jai Acharya Deva. Tutaj nie ma głosu Prabhupada, Śla Prabhupada, ale jest tekst. Dlatego ty musisz myśleć o tym Krishna Lila, formie Kryszny, czynnościach Kryszny, Janma, Karma, Chamedivyam. One są boskie, one nie są materialne, ponieważ Krishna ma boskie ciało, Satchitananda Vigraha, ale aby tak pobłogosławić nas, ponieważ wielbiciele są zawsze skłonni, aby widzieć, dlatego on przychodzi. Kiedy Krishna powiedział Paritranaya sadhunam vinasha yachadushkritam sabbhavami yuga yuga, on przychodzi dla dwóch celów. Pierwszym celem jest Paritranaya sadhunam. Sadhu, święci czy wielbiciele, oni są zawsze, ja chciałem powiedzieć, mają kłopoty od ateistów. Dlatego oni nie mają innych środków do ochrony. Oni tylko myślą o Krysznie. Tak jak Prahlad Maharaja, nawet jego ojciec zdawał jemu kłopot. Tak wielki kłopot, że on chciał zabić jego tak czy inaczej. Tutaj Santa, oni przychodzą. Oni muszą cierpieć tak wielkie kłopoty ze strony demonów. Dlatego my już omawialiśmy ten werset, że czym to jest? Tidikshava karunikach. Santa znaczy, on musi cierpieć. Tak, po prostu zobaczcie w zachodnich krajach, Pan Jezus Chrystus, on nauczał o Bogu, świadomości Boga. To był jego jedyny błąd i on był ukrzyżowany. Zobaczcie, on był ukrzyżowany. Państwo poleciło, żeby go ukrzyżować, ponieważ on mówił. Podobnie Hiranyakashipu, jego 5-letni syn, on mówił jedynie o Krysznie, Narayana. Dlatego jego ojciec zezłościł się. On próbował na tak wiele sposobów go zabić. To jest bardzo stara historia i jeśli wy zostaniecie wielbicielem, wy musicie być przygotowani, aby być umieszczeni w nieszczęsnych warunkach przez demony. To jest ich czynność. Asuram bhavam ashritach, asurach. Tak jak nawet Krishna, nawet Bóg osobiście, on były próby zabicia go przez Kamsę. Nie tylko to. On zaangażował tak wiele demonów, Putanem, Agasurem, Bakasurem, Mahisasurem, tak wiele asurów. Ale Krishna jest zawsze Krishną. Paritranaya sadunam, vinashaya cha duszkritam. On ma możliwość skończyć tych duszkritynów czy asurów przez swoją wszechmoc. To on może zrobić, ale asury są zawsze. Ich jedynym zajęciem jest dawać kłopot Bogu i jego wielbicielom. Dlatego jest radzone titikshavah karunika suhridah sarvandehinah. Wielbiciel powinien być tak zaawansowany, że pomimo tych kłopotów ze strony asurów, on powinien to tolerować, titikshavah. I nadal on powinien być łaskawy dla nich. Nie że ta osoba rozmawia przeciw mnie, przeciw Bogu, dlatego powinienem być zły i usunąć jego. Nie. Titikshava karunikach. Każdy w tym świecie materialnym, bardziej czy mniej, oni są asurami, ateistami. Dlatego jeśli chcesz nauczać, wtedy musisz nauczyć się tolerować i mówić w taki sposób, że te asury staną się również wielbicielami. Takie jest zajęcie. Dlatego tutaj jest powiedziane, że sakam vacham sprihaniyam vadanti. My powinniśmy modlić się w taki sposób do Kryszny, najwyższej osoby Boga, sprihaniyam. Nie myśl, że on jest martwym kamieniem. To jest konkluzja ateistycznej klasy osób. Nie, martwy.
Ty rozmawiaj w taki sposób, że on będzie zadowolony z ciebie. On będzie zadowolony. On jest zadowolony, ale on jest zadowolony w sobie. Ale on chce widzieć, że ty również rozmawiasz o jego przyjemności. To wszystko. Dlatego on przychodzi. Paritranaya sadunam, vinasha chadushkridam. Ty rozmawiasz nieprzyjemnie czy przyjemnie. To nie ma znaczenia dla Kryszny. Ale jeśli rozmawiasz przyjemnie, wtedy stajesz się pobłogosławiony. Ty odnosisz korzyść. Dlatego tam są stotry. Dlatego innym imieniem Kryszny jest Uttamashloka. Uttamashloka znaczy, on jest czczony. Bóg jest czczony przez najlepsze wybrane słowa. Nie takie byle jakie słowa. Nie. Wszystkie wybrane słowa. Dlatego wy znajdziecie w tak wielu modlitwach, nie tylko w naszych pismach wedyjskich i innych pismach, również w Biblii, w Koranie, modlitwy. Modlitwa jest również oddaniem śrawanam, kirtanam, wisznak, smaranam, padasewanam, achanam, vandanam, dasyam. Vandanam to vandanam. Chrześcijanie i muzułmanie, oni ofiarowują vandanam. Chociaż oni nie czczą bóstwa, ale oni ofiarowują modlitwy Panu. To jest również dobre, to jest również bhakti. Achanam, vandanam, dasyam, sakham, atmani. Tam jest 9 różnych procesów. Dlatego ty przyjmij wszystkie z nich, czy niektóre z nich, czy co najmniej jeden. Wtedy twoje życie stanie się sukcesem. Sprihayanti. Bardzo wybrane słowa. Podporządkuj się jemu, ale nie rozmawiaj o rzeczach, które nie zadowalają go. Ty nie mów, że Bóg jest bez formy. Bóg nie ma oczu, nie ma nóg, nie ma głowy. Te rzeczy są tam. Tak jak w Wedach jest powiedziane, a pani pado Dziawano Grahita, że on nie ma rąk, ale on może przyjąć twoje ofiarowanie. Ale jeśli on nie ma rąk, wtedy jak on może przyjąć twoje ofiarowanie? Czy jak on może przyjąć wtedy jak on może ofiarować tobie ofiarowanie, czy jak on może przyjąć ofiarowanie od ciebie? On ma swoje ręce, ale nie takie jak nasze. On może wydłużyć swoje ręce miliony mil. Tak jak Kryszna opuścił swoją golokę, golokę Vrindavan. Ta planeta jest wiele, wiele milionów, trylionów mil stąd, ale on może przyjąć, co ty ofiarowujesz. To jest ręka Kryszny. Nie tak jak twoja ręka, 3 stopy długości, nie. Dlatego czasami w Wedach jest powiedziane, że Bóg nie ma rąk. To znaczy, że On nie ma tych materialnych rąk, ale On może przyjąć twoje ofiarowanie. To znaczy, On ma ręce, ale to jest inny rodzaj. To jest objaśnione Sachinananda Vigraha. Dlatego w ten sposób my musimy studiować naukę o Bogu, naukę o Krysznie. Wtedy nasze życie będzie sukcesem. Iti jak twadeham punarjanmanaiti. Jeśli możemy zrozumieć czynności Kryszny, formę Kryszny, cechy Kryszny, wtedy staniemy się odpowiedni, aby wrócić do domu z powrotem do Boga. Tia twadeham punarjanmanaiti mameti. Dziękuję Wam bardzo. Hare Krishna. Cześć, Labraupada. Cześć, Acharya Deva.